żaden przeszkód nie przejechany. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś przyjedzie i przejechaną, to jeżeli będzie kolega pilnował, to będzie brat Panie Jacku Sobolski, dobrze słychać? Witamy bardzo serdecznie. Stanisław Sternicki. Jan Sterniński, jak widać z rozkładu miejsc, w lidze znajduje się na czwartym miejscu. Przepiękne konie, praktycznie to są skarowniane. Po lewej stronie to jest koń taki brudna kasztanka. Przepięknie się prezentują. Oczywiście zaprzęg jest profesjonalny, maratonówka. Dziękujemy. Poprosimy drugiego zawodnika. Z numerem startowym numer 2 jest, dzisiaj bierze udział Nazarewicz Katarzyna. Witamy Amazonkę, bardzo prosimy o podjechanie, zaprezentowanie się. Uprzejmie prosimy zawodniczkę z numerem 2. Praktycznie nowy zaprzęg, który się prezentuje. Jest to dosyć ciekawy zaprzęg, przepięknie się prezentujący. Siwe konie, uprzejmie prosimy. Następnym zawodnikiem z numerem 3 jest Haberski Marcin i Luzak Daniel Haberski. Zaprzęg ten w ramach ligi znajduje się na 10. miejscu. Mamy nadzieję, że to początek jest tej pasji sportowej. Jest to bardzo młoda załoga. Dziękujemy bardzo. Jest to młoda załoga, która z pewnością dopiero pokaże, co potrafi. Mają bardzo wielkie zacięcie. Cieszymy się bardzo, że młodzi ludzie pasjonują się końmi. Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy przekonani, że dzisiaj pójdzie dużo lepiej. Wspaniały koniec, zaprzęg również profesjonalny. Dziękujemy uprzejmie. Czwarty zawodnik to Grzel Jerza. Jerzy Grzela, znany nam od wielu lat zawodnik, który lubuje się generalnie w koniach rasy śląskiej. To jest jego po prostu pasja, jego miłość. Jurek od wielu lat w zawodach uczestniczy, ma wielkie doświadczenie, tylko często zmienia konie, też różnie to bywa z tymi miejscami, ale widać, jak to już jest profesjonalnie wszystko poukładane. Jestem przekonany, że Jurek będzie dzisiaj walczył na podium. Piąte miejsce, Soborski Wojciech, którego wszyscy bardzo dobrze znamy. Jest to przede wszystkim wspaniały hodowca koni. U nas, wśród nas przyjaciół i miłośników koni, uważamy za profesora układania koni. Zresztą widać to, z jaką wielką gracją siedzi na koźle i jak konie wspaniale jego słuchają. Po prostu profesor jest nam bardzo miło, że ten zaprzęg możemy tutaj dzisiaj w Kruszynie gościć. Z numerem 6 witamy serdecznie
Paszyńskiego Rafała i Mieczysława Orłowskiego. Jest to młoda załoga z jednej strony, ale z drugiej strony już tutaj na tych zawodach mają, w ramach tej ligi osiągają bardzo poważne sukcesy. Po czterech konkurencjach, witam serdecznie, zajmują trzecią lokatę. Jest to najdynamiczniejszy zawodnik ligi, jeżdżący szybko i widowiskowo. Na początku miał troszeczkę może słabe wyniki, ale przebojem darł się do czołówki zawodników ligi. Jak widać, że posłużyła mu zmiana Luzaka, bo po pierwszych zawodach, a Joanna Kwiatkowska może zaliczyć już dwa miejsca na podium. Z następnym numerem startowym mamy gospodarza zawodów, pana Andrzeja Benedykcińskiego. Jego przedstawiać tutaj nie można. Sam Andrzej jest postacią po prostu w tej dyscyplinie sportu wielką. On już nie tylko na zawodach jakichś, no powiedzmy, tej klasy, nazwijmy to w cudzysłowie amatorskich, ale jest po prostu znaczącym już zawodnikiem w Polsce. W tej lidze Andrzej Benedykciński z Luzaczką Joanną Kwiatkowską zajmują pierwsze miejsce. Jest to zdecydowany lider, który jeździ równo, szybko i bardzo dobrze. Widać ogromne doświadczenie w zawodach. Jedynie w Malinowie było takie lekkie wahnięcie formy, najprawdopodobniej związane z kontuzją konia, ale konie są wspaniałe, w dobrej kondycji. Witamy bardzo serdecznie, panie Andrzeju. Z numerem 8 zapraszamy serdecznie kolegę Gorczycę Pawła. Jest to zaprzęg z powiatu sierpeckiego, stajnia Zbójno, Luzak Radosław Sobociński. Myślę, że wszyscy rozpoznają tego wspaniałego luzaka. Jest to chyba najbardziej roześmiany luzak całej Rzeczpospolitej. Ja powiedziałbym więcej, chyba całej Europy nawet. Witamy bardzo serdecznie. Pokaże nam wiele widowiskowości. Pan Paweł jest bardzo doświadczonym, położącym. Widać, jaką gracją konie są poukładane i życzymy wszystkiego najlepszego. Numerem 9 zapraszamy Jacka Soborskiego. Tutaj przedstawiać już też nie trzeba nawet. Jest to przede wszystkim prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni. To jest człowiek, orkiestra, bez którego te zawody, nie tylko te, i przez wiele lat nie miałyby żadnego sensu. On to po prostu podtrzymuje, tą tradycję. Witamy, panie Jacku, bardzo serdecznie. Wspaniałe konie, nowe konie. Jesteśmy przekonani, że to są bardzo młode konie. Są to konie rasy śląskiej. Jesteśmy przekonani, że będzie bardzo dobry wynik i tutaj podium prawdopodobnie zagwarantowany. Z numerem 10 zapraszamy Edwarda Lisieckiego i Zdzisława Czernińskiego. Jest to zaprzęg z Wielgiego. Po prostu to też niedaleko, to jest gmina bodajże Tłuchowo. Gmina Wielgie, przepraszam bardzo, nie obrażamy gminy Wielgie. Zapraszamy kolegę Edwarda Lisieckiego. Też bardzo doświadczony, wieloletni zawodnik, przyjaciel, sympatyk koni. Konie siwej rasy. Witamy bardzo serdecznie. Jest nam bardzo miło. Powolutku będziemy rozpoczynali tą naszą imprezę. Za chwilę poprosimy do startu pierwszego zawodnika. Możemy powolutku?